Cześć, witamy. Witamy serdecznie, wędkarstwo, jedziemy na ryby. Dzisiaj znowu z braciakiem. Przyjechaliśmy na Wojnowice i co będziemy pokazywać, Tomasz? Myślę, że pokażemy, jak złowimy karpia, przynajmniej jednego. Mhm. Z dystansu można to nazwać chyba już, tak? Tak, bo chcemy zrobić taki mały instruktaż. Pokażemy wam, jak łowić kije. Jezus, kije. Ale dlaczego nie? Ja bym bardzo chętnie tutaj wędkę wyłowił jakąś. No, jak łowić na dystansie będzie ciekawie. Pokażemy wam trzy różne wędki, bo będzie trochę sprzętu na początek. Jednak nie ma to większego znaczenia, lecz są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Także będziemy z żyłką mieli zestaw, będziemy mieli zestaw z plecionką i powiemy generalnie co i jak, jeżeli chodzi o dystans. Od 60 do 100 metrów, bo na tylu dzisiaj Tomasz będzie też łowił. Tak? Miejmy nadzieję, że dorzucę, a raczej nie powinno być problemu. Do środka łowiska jest idealnie 100 metrów. I tak będziemy chyba celować, aby uzyskać takie dystanse. No to zapraszamy od razu do konkretów, nie ma co tutaj owijać bawełnę. Dobrze, Tomasz i prezentuje wędki. Ojej, no dobrze. I to jest pierwsza nasza wędka. To jest wędka węgierska. Dosyć znanej chyba już nawet u nas i firmy Haldorado. Jest to model Mastercard Pro 360 cm wersja hard, od 30 do 100 gram. Jest to jedna z najlepszych wędek takich dystansowych w swojej cenie. Nie jest ona zbyt droga, a jest naprawdę dobrze przemyślana. Jest to... Nie mogę tutaj pokazywać za bardzo, jak ona się ugina, ale wędka jest typowo progresywna. Duża moc stała tutaj w dolniku, pozwalająca do wyrzutów. Bardzo fajne przelotki ma. One są... Jedno, że są duże, światło pierwszej przelotki jest chyba 25 mm, z tego co pamiętam. Ogólnie to jest 30, pozostałe przelotki też są wyraźnie większe niż w standardowych federach. Jest to wędka do łowienia federowego karpi na dystansie. Jest bardzo fajna w tej cenie. Ile ta wędka kosztuje tak na oko? Na oko około 350 zł, z tego co pamiętam. A uwierzcie mi, ciężko jest znaleźć wędkę dystansową tanią. I tutaj ta wędka to zdecydowanie jest naprawdę na to. Fajne. Miałem tej wędki trzy modele w sumie. Miałem 360 do 80 gram, 360 do 100 i 420 najcięższą. I ten model 420 najcięższy jest super. I ten jest też super, to jest 360 do 100. Trochę mniej mi pasował ten 360 do 80. Ona była trochę za miękka w tej dolnej części, trochę mnie to frustrowało, ale ta jest super, ta do 100 gram. Teraz tak, jaki mamy zestaw? Dawid już chyba prezentował, że zaczynając od koszyka, jest to koszyk Prestona z wklejoną dodatkowo rurką antysplątaniową, która w trakcie lotu ma go stabilizować, tak żeby on leciał prosto i dzięki temu miał mniejsze opory powietrza. Takie rurki są na przykład chyba wyposażone koszyki Guru. Mają taki duży ten stand, kil. Jak i również też węgierskie koszyki, wszystkie te do dalekich zarzutów mają już takie rurki na zestawie, tak? Dalej stosuję przypinki, jak część chyba federowców, po to, żeby szybciej wymieniać takie koszyki, jak i po to tu mam fluorokarbon, żeby karp swoją płetwą tak szybko nie odcinał. Mi takiego koszyka się nie byłaby taki przypadek. Tu jest krętlik, który teoretycznie może też i dociążyć troszkę ten fluorokarbon, żeby on sobie leżał przy dnie, chociaż nie sądzę, żeby to miało znaczenie. Tu jest krętlik, żeby unikać jak gdyby troszkę skręcania. Dalej mamy przypon strzałowy, chyba mam około 11 metrów. On jest z żyłki 0,28. Ma dwojaką funkcję. Funkcja jest naturalnie po to, aby amortyzować przeciążenie w trakcie zarzucania, bo plecionka by się zerwała, jak i również on się troszkę rozciąga, tak? Więc daje też trochę amortyzacji to 11 metrów. Gdyby miał samą plecionkę, byłoby mi trochę gorzej te ryby holować, tak? Ale dzięki temu, że jest ten przypon, on troszkę amortyzuje, więc jest też łatwiej. Też w ostatniej fazie holu, prawda, mam tę pewność, że kiedy już holuję karpia przy brzegu, kiedy zaczyna szaleć, mam tutaj grubą żyłkę do dyspozycji i nie mam takiego dyskomfortu psychicznego, że mam go na plecionce przy samym brzegu, więc to też jest fajna zaleta.
No i tyle chyba na temat Cystałocha. No i kołowrotek jest wolnym posuwem śpuli. Klon. Klon, wielkość 5000, z fajnym okrągłym klipem. I jest to kołowrotek z Quick Dragiem. I tu jest bardzo fajny ten Quick Drag, bo on praktycznie od odblokowania do zablokowania to jest jeden obrót, nawet nie cały. Więc to bardzo fajnie jest na przykład, że po zarzuceniu sobie napinam żyłkę, sobie mogę odblokować i się troszkę zrelaksować. Jak kat odjeżdża, to słyszę wyraźną, głośną terkotkę. Prawda? Więc jest to fajnie. Nie muszę kręcić wiele razy, żeby to uzyskać. No pięknie. No jest to super. Zestaw do łowienia na 100 metrach. Tak podejrzewam, że ta wędka jest sygnowana 80 metrów plus, tak? Ona jest jak gdyby ponad 80 metrów można. Nawet jest napisane na blanku. No i myślę, że takie dystanse spokojnie, tak? Nie? Można tutaj osiągać. Jeśli mam tutaj plecionkę i dobrze dobrany ten koszyk. Koszyk nie jest taki ciężki, on jest 30-gramowy. Też nie lubię rzucać ciężkimi ciężarami. Staram się zawsze osiągnąć jak najlepszy dystans, jak najlżejszym koszykiem, tak? Dlatego też te wszystkie rurki antysplątaniowe, dodatkowo stabilizujące, więc mam nadzieję 80-100 metrów osiągniemy, tak? Dobra. Bez problemu. No tyle chyba na temat tego kija. No to ja sobie na urlop wziąłem wędkę marki Sportex. Jest to Exclusive Feeder, tak? Tak, Exclusive Feeder NT. Jest to Medium Light wędka. I tu ja chciałem wam pokazać taki standardowy zestaw do łowienia daleko, ale już nie na 100 metrach. Tutaj mówimy o dystansie do 70 metrów, bez strzałówek i bez jakichś dodatkowych komplikacji. Tak jak dałbyś mnie. Także mamy tutaj żyłkę 0,22, kołowrotek z szeroką szpulą, minimalnie 58 mm, czyli klon, nic innego. Jeżeli chodzi o wędkę, to za dużo nie mogę powiedzieć, bo łowię trzeci raz, jednak co ona ma w sobie, to jest to, że jest już to taka, jakby można powiedzieć, stara konstrukcja. Już nie mamy tutaj tych nowoczesnych przelotek, nie mamy jakiegoś fajnego uchwytu, ale sama klasa węgla jest bardzo dobra, bo ten kij fajnie się ładuje. I zobaczcie, takim małym podajniczkiem jest to 30-gramowy Preston Small. Ja mogę rzucić tą wędką na 60 metrów bez żadnych strzałówek, z cienką żyłką 0,22. Jest to bardzo fajne, przyjemne, proste łowienie, które nie wymaga od nas jakichś właśnie dodatkowych rzeczy, takich jak strzałówka, czy tam plecionka, czy coś. Tylko taki delikatny, fajny zestawik z dobrą wędką. Dobrze wyważony, rzucający, i tutaj spokojnie 70 metrów mogę osiągnąć. I ja osobiście najbardziej lubię łowić na takim dystansie, bo można w miarę często przerzucać. Ten zestaw nie jest jakiś toporny, wędka jest w miarę delikatna, więc daje nam frajdę z holu i tyle. I tyle na temat tego zestawu. I to jest taki zestaw do łowienia, powiedzmy, do 70 metrów. O. Dobrze, no i ostatnim kijem to jest nowość na ten sezon z firmy Dave'a, to jest Enzon Z Power Method. To jest akurat model 330. No to jest wędka nowoczesna. Widać, jest, ma już takie fajniejsze przelotki tego typu K. Podobnie jak ta wędka Haldorado, jednak tutaj widzimy, te obwódki są o wiele wychudzone. Jest to wędka wyższej klasy. Tamte przelotki są o wiele bardziej toporne. A tutaj jest takie samo światło, jak gdyby kształt przelotki, ale jednak uzyskany bez nadmiaru metalu i obudów, tak? Sama wędka jest też wyraźnie szybsza niż gabor. Jedno, że jest w dwuskładzie, prawda? A drugie, że jest, no, węgiel jest jednak dużo lepszy, tak? Bo jednak klasa tej wędki cenowo też jest zupełnie inna, tak? Więc to jest taka wędka, którą myślę bez problemu, i również też chyba niektórzy użytkownicy na Facebooku to potwierdzali, że można bez problemu osiągać 60 metrów kijem 3,30, co jest, no, dobrym wynikiem, tak. Co mam w zestawie? Chciałem tylko dopomnieć, zobaczcie te przelotki, jak one są wygięte specyficznie. Nie wiem, czy to uchwycę. O, teraz widzicie to. Może teraz... Nie chwyciło... To nam manualne. O, także teraz widać te przelotki tutaj i ja myślę, że przelotki robią robotę, jeżeli chodzi o dystans. Co tu masz? No tak, przelotki są... No, światło przelotek, tak? Im większe przelotki mamy, tym łatwiej przechodzi nam żyłka, prawda? Nie musi ona się jak gdyby przeciskać przez mały otwór
przelotkach, tak? No. Odnośnie kołowrotka, tu mam kołowrotek wielkości 55 tysięcy. On ma średnicę szpuli taką samą jak te klony. Chyba 57-58 mm. Szpulka jest troszeczkę niższa, ale kołowrotek jest również wyposażony w wolny posuw szpuli. Tutaj jest on uzyskany przez dodatkową zębatkę, więc jest to trochę inny systemik niż na ślimaku. Ale kołowrotek też jest niczego sobie, jest bardzo dobrze sprasowany i jak na cenę, bo kosztuje chyba do 300 zł, jest naprawdę dobra pozycja, bardzo dobra. To jest dobra. Okuma? Okuma Epixor XT55. Powiem nawet, że on, sama jego kultura pracy jest lepsza niż tamtych kołowrotków ze ślimakiem. On pracuje lepiej, jest lepiej sprasowany. No, to masz się zna na kołowrotkę. On nie wiem, czy się znam, ale jestem dosyć wybredny, ale to jest... I to też nie jest tylko moje zdanie, ponieważ na YouTubie znajdziecie filmiki, gdzie naprawdę ludzie wychwalają ten kołowrotek, że w swojej kategorii cenowej to jest naprawdę pozycja dobra ze strony z oferty firmy Okuma. I żyłeczka? Dobra. I żyłeczkę mamy 0,25 Dragona. 0,25 nawet, widzisz, to ja już tak delikat nie mam, a to doleci, no to super. No to towar, jedziemy z towarem. Jedziemy z towarem. Teraz jak się uda, to usłyszycie dźwięk przelotek. Tych lepszych w porównaniu do tych ze Sportexa, więc najpierw idzie Dive'a Enzon, dawaj. Tu na szybko pasza, nie będziemy przyciągać, tak. Co jest istotne w dystansie. Musi się dobrze kleić ten towar w miarę. I to wszystko. I tyle. Filozofii wielkiej nie ma. Towar mamy przygotowany. Mamy sam pelet tutaj i jakąś turbo śmierdzącą zanętę. Tak, nie? Mamy jeszcze zanętę wątrobową. No. Taką, żeby nadać jakiegoś zapachu tutaj i tyle. Żeby nie było takie nudne pelety. To. No. I to wszystko. Dobra. Łowimy, bo trzeba łowić. To jest najważniejsze. To jest największy fan. Tutaj używam haka z ukruszonym zadziorem, to jest łowisko, które pozwala tylko na haki bezzadziorowe, ale jest to hak, jak widzicie, relatywnie duży, bardzo duży nawet, ale z bardzo cienkiego drutu. Tak, chodzi o to, żeby był w stanie zakotwiczyć się w dużej części wargi, ale przy tym i bardzo lekko wbić, dlatego też jest cienkiego drutu, jak i nie ma samego zadziora, który też no, zadzior trochę utrudnia, prawda, penetrację tkanki, więc... I co, i bagnecik, tak? Musi być. Tak, no i mam na bagnecik. Zaraz wam pokażemy. Tu akurat mam duże kulki, ponieważ tak daleko zarzucał będę raczej dosyć rzadko, więc jeśli już coś weźmie, to chciałbym, żeby na pewno nie była to żadna płotka. Tak, więc forma takiej selekcji. Mam przynętą. Wkręcam. Zobaczymy. To jest akurat śrubka, bo ona dodatkowo... Te haczyki są dosyć lekkie, tak? A te moje waftersy trochę to wszystko podnoszą, więc żeby nie stosować ołowiu, dałem sobie taką śrubeczkę tu. Śrubeczka jest cięższa, nie? Tak, ona lepiej dociąża. Bo do całych małych przynęt spoko są bagneciki takie leciutkie, żeby też tej przynęty nie zatopiały. Teraz zobaczymy, jak to sobie pływa. Zawsze sobie sprawdzam. Za każdym razem, jak zakładam przynętę, to sprawdzam, czy ona dobrze mi się balansuje. O, jest idealnie. Nie wiem, czy widzicie to. Widzicie? Sam wafter unosi się w górze, a haczyk leży. On się praktycznie chyba opiera grotem. Mógłby się opierać całym grotem, wtedy byłoby już najlepiej, ale teraz nie jest naprawdę źle. Nie, jest. Kolanko haczyka jest podniesione do góry przez waftera, więc jest super. Mogłeś podmienić? Raz? Raz. Dobra. Gotowy. Zapomniałem sobie, założyłem rękawice na palec. Ponieważ nie lubię uczucia fizyłki, jak się tak mocno zarzuca, pewien dyskomfort to powoduje. No, opowiedz o technice, bo to jest taka technika dobra i która zminimalizuje problem zerwanej, złamanej szczytówki. Ja na to mówię na ruska. Ty mówisz na ruska? Ja innej techniki nie znam. Znaczy, z tą się czuję najbardziej komfortowo, więc zaczynam od
wychylenie naturalnie wędki w tył i zawsze przed rzutem wolę sobie sprawdzić, czy jest to wszystko drożne, tak? Ponieważ no, zdarza się różnie. I do przodu celuję. Czekam, ażeby ten koszyczek się nie ruszał. No i zarzucamy, tak? No dawaj. I myślę, że chyba było około 100 metrów osiągnięte. No jest gdzieś tak, środek jest, nie? Środek jest raczej na pewno. No to jest bardzo, bardzo daleko. Dobrze. I cyk. Zwolniłem sobie cały hamulec, więc już należy. I teraz mogę sobie jedynie dopinać zestaw w miarę potrzeb. Dobra. Czekamy. Robimy. No słuchajcie, jeżeli chodzi o resztę, to standardowo, tak jak zawsze w metodzie, dobre podpórki, bo to... No, wiadomo, wędki muszą zostać na swoim miejscu w trakcie brania, to jest podstawa. Jeżeli chodzi o przynęty, to nie będziemy tu za dużo kombinować, chodzi różne kolory, żeby mieć, tutaj nam się spisuje różowy, biały, żółty też brały, tak? Brały na wszystko. Biorą na wszystko, jak są generalnie, tutaj nie ma na razie żadnej selekcji. O, tak wygląda woda. I sobie łowimy. Mamy pierwszą rybę, no i co zaskutkowało? 100 metrowy dystans z plecionką. To trzeba też powiedzieć, bo plecionka da wam najdalszy dystans, ale też plecionka jest w wielu miejscach zakazana. Wtedy robi się tak, że się robi po prostu w ten sposób, że dajecie żyłkę 0,20 albo nawet 0,18 i do tego strzałówkę 0,30. Wtedy też można bardzo daleko rzucić. Ja tak w Anglii mam tak zestaw zrobiony, bo tam plecionek używać nie wolno. Jednak na tak ogromnym dystansie, jakim jest 100 metrów, ta plecionka tak z dobrą strzałówką zupełnie też nie przeszkadza. No widzimy też obcierki, to jest też bardzo dobry sygnał, tak? Na żyłce nie widzimy żadnych obcierek na takim dystansie 100 metrowym, a na plecionce widać wszystko, co się dzieje, czy te ryby są, co się dzieje. I zestaw, to jest bardzo fajna sprawa. I zestaw, powiedz, tam leżał sobie ile? Gdzieś z 15 minut leżał sobie 15-20 minut. Nie przerzucany, to jest pierwszy rzut. Jest męczące częste przerzucanie, prawda, na takim dystansie. Trzeba sobie prawdę powiedzieć, tak? Nikt tego nie przerzuca co 5 minut. Znaczy można, ale to jest dużo, dużo pracy, tak. Już jest strzałówka, nie? Tak, ale tutaj jest ryba dzienna. Tu siedzi ryba, w środku sobie siedzi. No dobrze. Już jestem na strzałówce, już się czuję komfortowo, tak? Chyba nie wiem, podbierz? To ci podbieram. Komórek. No i pięknie. Amurek. No i szybka prezentacja, idę wody. Troszeczkę. Jest amureto. Pięknie. Jest amurek. Gratulacje. Mamy drugą rybę z dystansu. Tego długiego. Jakoś tu, gdzie jesteśmy blisko, to są tylko niestety płotki. U mnie jeszcze był jeden amur, a teraz jest drugie branie takie. No widać, że większa ryba ze środka, zbiornika, tak? Czyli dystans tu jednak no, najlepiej skutkuje jak na razie. Fajnie poczuć większą rybę, a nie płociory. Miejmy nadzieję, że się uda wychować. Chociaż nie jest aż taka duża, ale muszę się starać i trzeba delikatnie bardzo holować na plecionce. W sensie utrzymywać bez przerwy napięcie między rybą a... i nie popuszczać, ale też nie za mocno. Po to, żeby bez przerwy było to napięcie, żeby nie było szansy na wypięcie się haczyka. Więc bez przerwy umiarkowane napięcie, żeby ani chwili luzu nie było. Jak będzie luz na plecionce, to jest błąd. Żyłka to nam ułatwia, bo ona się rozciąga, a na plecionce niestety musimy sami to robić. Więc albo robimy to kijem, co też nie jest łatwe, bo kij jest dystansowy, kij jest twardy, tak? Kij tak nie amortyzuje jak kije do metody na przykład, więc tutaj trzeba być uważnym przy holu. Takich ryb. Zobaczymy, jak na razie chyba nie zrobiłem żadnego błędu. A ryba jeszcze jest w połowie drogi. No nie, trochę bliżej niż połowa drogi.
30 metrów może. Na tydzień mam lekko hamulec. Polować. Duży hak z cienkiego drutu. Widzicie? Aha. I jest kolejna ryba. Kolejna ryba. Gratulacje. Dystans. No to słuchajcie, kompletna deklasacja jak na razie. Ja muszę coś zrobić, bo nie mogę złowić żadnej ryby z 60 metrów. A Tomasz na bardzo dużym dystansie odławia sukcesywnie ryby. No, siedzą tam. Siedzą tam. Po prostu tam siedzą. Wydaje mi się, że rzadko kto tam dorzuca i one tam mają jakiś taki swój azyl. I dlatego ja je odławiam. One tam po prostu są. Nie ma kwestia zanęta, przynęta, te ryby tam po prostu są i co im się tam wrzuci, no to zjedzą. A bliżej ich po prostu nie ma. Są na środku stawu, tam jest idealnie 100 metrów. Staw jest 200 na 200 metrów, więc trzeba rzucić 100. No, przejdę sobie. Co trzeba powiedzieć, to że mamy warunki okropne. Warunki są słabe, tak. No. Jest gorąco, temperatura codziennie jest 30 stopni i tak jest już od wielu dni, więc te ryby raczej nie chcą za bardzo jeść i nie szukają, podejrzewam, tego pożywienia nigdzie. A opowiedz Tomasz jeszcze o twojej bluzie, bo na pewno się będzie ktoś o to pytał. A to jest bluza? A wiecie co to jest? Bluzka taka bardzo cienka, z takiej siateczki. To nie jest żadna markowa, marki Dave'a. To jest po prostu kupione po prostu w Chinach na AliExpressie. Oni to chyba używają do spinningowania na morzu, jak siedzą sobie na brzegach i rzucają często, więc wybierają takie bluzy. Jest bardzo przewiewna ona, na pewno, więc opalić się przez nią właśnie nie opalę, a jest w niej chłodno. O wiele lepiej się w niej czuje niż w koszulce bawełnianej, nawet z krótkim rękawkiem. Taki kaptur, żeby się nie smarować kremem, bo też tego nie lubię za bardzo. Więc bardzo fajna rzecz, uważam. Warto sobie sprawić na wakacje właśnie, na taką pogodę. Dobra, ryba coraz bliżej. Zaczyna mnie ręka boleć. Jak się holuje w prawą stronę, jest właśnie gorzej. Miejmy nadzieję, że się nie zepnie. Nie jest duża, ale... Ale jest. Ale jest. Więcej żyłki sobie. Kacik dystansu. O, właśnie. Kucyk. Ładna zagadka. Jedziemy. Jest. No, nie są to te największe świniaczki tutaj, ale biorą. No to mam i ja rybkę, co bardzo cieszy. Bo najzupełniej się wiecie, siedziałem u kiju, a Tomek łowił. Nie może być. No. To jest łatwe. Jesiu. Dawid, twoja ulubiona ryba. Ulubiona ryba Dawida. Jesiot. Jej. No. A na jesiotra to nie skutkuje nic. On się jest poza wszelkimi regułami, więc Dawid, twoje szybkie przerzucanie. Pić na wodę, to nie, to jest jesiot. Nie liczy się. Żadna taktyka, nie ma tutaj miejsca. No niestety, no. Jesiot to jest na swój świat. Nie bardzo go cokolwiek. No, to dinozaurze. No, dinozaura, okej. No, wędka się ugięła, słuchajcie. Jest poważna ryba. Nie, może nie poważna, ale znowu z dystansu tylko. No.
Może tak przywalił mocno. Przywalił, zdenerwował się. Znowu. 100 metrów tylko działa dzisiaj. W sumie tak jak chcieliśmy, to miał być odcinek dystansowy, więc chyba będzie. Na 60 metrach niewiele się dzieje. Ale to może być chyba większa rybka, nawet większa niż tam to co mieliśmy, ale nie wiemy czy ją wypolujemy. Nie wiem czy się uda. Kolejny karpik, fajny, bardzo waleczny ten był, może dlatego, że jest pełno łuski. Kończymy tą nierówną walkę, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o dystans. To było nieźle, tak? Wpadło całkiem sporo ryb. Jedna tylko była spinka, także haki, problem haków też jest rozwiązany, tak nam się wydaje. No a ja złowiłem jesiotra, tak? I nie wiem, 6 wzdręk. Na pocieszenie. I jeszcze tu się bawiłem z slow sinkiem, bombką i złowiłem jednego karpia na bombkę, ale nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie. Nie złowiłeś, bo uciekł. Uciekł, ale był, to się liczy dla mnie, że była zabawa trochę. No i co to mówię? Myślę, że ciekawe te ujęcie z przelotkami jest, warte przemyślenia to jest, bo słychać różnicę. I też jak wędką 3,3 można rzucić tak daleko, to na pewno te przelotki, moim zdaniem, mają bardzo dużo do powiedzenia. Tak mi się wydaje też, no, definitywnie. No. Skoro słychać, znaczy, że trze, tak? A skoro nie słychać, trze mniej, można osiągnąć lepszy dystans. No, na pewno, nie? Bo to jest największy problem, jak ten kołowrotek jest zapychany właśnie przez przelotki, nie? Bo to jest jednak jakiś tam, nie wiem jak to opisać, no, wszystko musi współgrać, tak? To musi być dograne na dystansie. Dobrze. No i tyle. Będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie. Na razie. Cześć.